Piotr Dudek, magazyn do kosza, Dudek TV. Witajcie. Przemysław Zamojski ze Stelmetu BC na Zielona Góra zdobył 10. złoty medal Mistrzostw Polski i tym samym jest najbardziej utytułowanym krajowym koszykarzem w historii. Wyprzedza Macieja Zińskiego i świętej pamięci Adama Wójcika, którzy karierę zakończyli z 8 mistrzostwami na koncie. W sumie dla Przemka Zamojskiego to 11 medal w karierze, bo walczył także w 2014 roku z metem srebrny medal. 34-letni zawodnik grający na pozycji 2-3. Jest także reprezentantem Polski w koszykówce 3x3. Nie ma szansy na udział w igrzyskach w Tokio, gdyż biało-czerwoni mają prawo gry właśnie w kwalifikacjach olimpijskich. Przypomnijmy, że koszykarze z Stelmetu decyzją zarządu Polskiej Ligi Koszykówki o zakończeniu rozgrywek w trakcie sezonu zasadniczego z powodu pandemii koronawirusa i o klasyfikacji generalnej decydowała kolejność w tabeli z dnia 12 marca 2020 roku oczywiście. Koszykarze z Stelmetu po raz piąty stali mistrzami Polski. Wcześniej 2013, 15, 16 i 17. Także tutaj zdecydowanie Przemysław Zamojski jest najbardziej utytułowanym zawodnikiem w polskiej klubowej koszykówce. Słuchajcie, jego kolega zespołu, 36-letni weteran rozgrywający Łukasz Koszarek, cieszył się z 5. złotego medalu Mistrzostw Polski. I tutaj też ciekawostka, trzeci mistrzostwo w karierze i trzeci z rzędu tytuł zdobył tymczasem Jarosław Zyskowski, też ze Stelmetu oczywiście Zielona Góra. Czyli w tym roku zdobył, a poprzednie 2 złota zdobył grając w zespole Anwilu Włocławek. Tutaj kwestii formalnej. Teraz jak się przedstawia klasyfikacja polskich koszykarzy multimedalistów Mistrzostw Polski. Ja tu mam taką ściągawkę. I teraz tak, pierwsze miejsce Przemysław Zamojski, 11 medali w sumie, 10 złotych, 1 srebrny. Adam Wójcik, 13 medali, 8 złotych, 4 srebrne i 1 brązowy. Maciej Zieliński, 12 medali, 8 złotych, 2 srebrne, 2 brązowe. Filip Dylewicz, 11 medali, 7 złotych, 3 srebrne i 1 brązowy. Dariusz Zelik, 11 medali, 7 złotych, 4 brązowe. Adam Chrycaniuk, 8 medali, 7 złotych, 1 srebrny. Adam Łapeta, 6 złotych medali. Łukasz Koszarek, 11 medali, 5 złotych, 3 srebrne i 3 brązowe. Eugeniusz Kijewski, 10 medali, 4 złote, 2 srebrne i 2 brązowe. Także z grających obecnie koszykarzy z tej listy to mamy tak. Naszego lidera, czyli Przemka Zamojskiego, lat 34. Filip Dylewicz, 40-latek. W obecnym sezonie grał w Ostrowie Wielkopolskim, w PLK. Adam Chrycaniuk, Asek Arka Gdynia, 36 lat. Adam Opeta, 33 lata, Kim Szczecin. No i wspomniany też wcześniej Łukasz Koszarek, 36 lat, Stelmet Zielona Góra. Także tutaj naprawdę wielkie brawa dla Przemka Zamojskiego. Pamiętamy wcześniej, jak byłem dowódkiem młodszym, początki kariery, to słyną głównie z dynamiki, z licznych wsadów, wjazdów pod kosz. Teraz jest bardziej zawodnikiem
rzucającym za 3 punkty, także dobrym obrońcą. Także jak sam ten Jean Tabak mówi, że to jest człowiek, który naprawdę można na niego liczyć i w obronie, i w ataku. Także z dobrym duchem zespołu. Także tutaj wielkie brawa dla Przemka Zamojskiego. Tak, trzymaj. Wielkie gratulacje. Mam nadzieję, Przemku, a także reszta koszykarzy z tego zestawienia, które przed chwilą przedstawiłem, będziecie jeszcze grać długo, długo i będziecie cieszyć nasze oczy swoją fantastyczną grą. Także te kwestie klasyfikacji najbardziej utytułowanych zawodników polskiej koszykówki klubowej uważam w tym momencie za zamknięte. Także jeszcze raz wielkie gratulacje. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i pamiętajcie, nie wychodzić z domu, zostań w domu. Jak masz pracę, która wymaga, żebyś wyszedł z domu, nie jest praca zdalna, ok. Spacer w lesie, w miejscu, gdzie ludzi w zasadzie nie ma, ok. Szybki spacer, pies, ok. Jednak zakupy raz na jakiś czas, coś musimy też kupić, prawda? To jest też oczywista sprawa. Zrób to, jeśli musisz raz na jakiś czas. I to wszystko. I nie wychodź z domu, to jest najważniejsze. Piotr Dudek, magazyn do kosza, Dudek TV. Trzymajcie się, pozdrawiam.